Rozpakowywanie i konfiguracja zasobnika HCI HP LaserJet 3000 arkuszy 6GW56A W tym filmie objaśniono, jak rozpakować i skonfigurować podajnik papieru HCI HP LaserJet 3000 arkuszy w urządzeniu wielofunkcyjnym HP Color LaserJet Managed Flow E877Z. Najpierw przetnij taśmę i otwórz opakowanie. Wyciągnij piankową wytłoczkę, zawierającą akcesoria i podręcznik konfiguracji. Przestroga. Podajnik papieru HCI jest ciężki. Do wyciągnięcia go z opakowania są potrzebne dwie osoby. Zdejmij przezroczysty worek foliowy w dół do podstawy HCI. Zerwij niebieskie taśmy i wyciągnij folię piankową z góry HCI. Zerwij pozostałe niebieskie taśmy. Otwórz górne pokrywy. Usuń blokady transportowe. Zerwij niebieskie taśmy i wyciągnij folię piankową. Zamknij górne pokrywy. Teraz możesz przygotować podajnik papieru HCI do instalacji. Otwórz górne pokrywy. Zdejmij plastikową osłonę z tylnej prowadnicy. Następnie wykręć śrubę. Przytrzymaj podajnik na dole. Następnie przesuń tylną prowadnicę do gniazd pozycji letter. Zwolnij podajnik i wkręć śrubę. Załóż plastikową osłonę z tylnej prowadnicy. Zdejmij plastikową osłonę z przedniej prowadnicy. Następnie wykręć śrubę. Przytrzymaj podajnik na dole. Następnie przesuń przednią prowadnicę do gniazd pozycji letter. Zwolnij podajnik i wkręć śrubę. Załóż plastikową osłonę z przedniej prowadnicy. Wykręć dwie śruby i atrapy zaślepek z bocznych prowadnic. Wykręć dwie śruby z prowadnic. Przytrzymaj podajnik na dole. Następnie zamontuj prowadnicę w pozycji letter i wkręć śruby. Zwróć uwagę, że szyny znajdują się teraz w poprzednich pozycjach atrapy zaślepki. Zamontuj ponownie atrapy zaślepek i śruby w prowadnicach w poprzednim miejscu. Zamknij górne pokrywy. Teraz możesz przygotować drukarkę do instalacji podajnika papieru. Zdejmij pięć plastikowych osłon z boku drukarki. Wykręć cztery śruby mocujące prawą dolną pokrywę. Otwórz prawe dolne drzwiczki. Zdejmij prawą dolną pokrywę. Zamknij prawe dolne drzwiczki. Zamontuj szynę na uchwycie szyny. Upewnij się, że szyna jest skierowana prawą stroną do góry. Pamiętaj o metalowym zaczepie, który mocuje uchwyt szyny do drukarki. Umieść uchwyt szyny na drukarce. Wkręć cztery śruby, aby zamocować uchwyt szyny na drukarce. Umieść jeden ze wsporników z boku drukarki. Wkręć dwie śruby, aby zamocować wspornik na drukarce. Umieść drugi wspornik z boku drukarki. Wkręć dwie śruby, aby zamocować wspornik na drukarce. Otwórz prawe dolne drzwiczki. Załóż prawą dolną pokrywę i dociśnij ją wzdłuż krawędzi, aby zatrzasnąć ją na miejscu. Wkręć cztery śruby mocujące prawą dolną pokrywę. Zamknij prawe dolne drzwiczki. Załóż plastikową osłonę. Umieść szynę w otworze w HCI. Zostaw wystarczająco dużo miejsca, aby uzyskać dostęp do otworu w szynie. Wsuń trzpień w otwór na szynie i do HCI. Wkręć dwie śruby mocujące trzpień w HCI. Podłącz kabel do drukarki. Mocno dociśnij HCI do drukarki, aby zaryglować mechanizm blokujący. Podłącz kabel zasilający do gniazda ściennego. HCI i drukarka są teraz gotowe do użycia. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.